Zimna ma pana, zimne dni, na szczęście ciepła bluza Wojantimna. Zimne dni, idealnie, zapraszam, wojanshop.pl, a my gramy za Berą. Bum! O, widzę, że ty próbujesz z obu wyskoczyć, czekajcie, prawie tam doskoczę. Bum! Aj! Siła, która by sprawiła, że mi to wyjdzie. No, mi chyba też to nigdy nie wyjdzie, bo słuchaj, próbuję i oj, nie wychodzi. Może mi dzisiaj to wyjdzie, stary. Co, żeby przeskoczyć nad metą, żeby dostać bana od twórców gry? To jest twój pomysł? Żeby stanąć na mecie. Okej, dobra, ciekawe. Na górze mety. Nie, bardzo naprawdę żenujące jest, co robię teraz. Co? Aj! Ej, ja się nie dostanę w ogóle. Co się stary, dzieje? Ja się na pewno nie dostanę, bo to jest chyba mój najgorsze przejście tej mapy na świecie. Dobra, robię jeszcze tak. Okej. I co teraz? Czekaj, stary! Stałem tam na górze. Ej! Jestem. Czekaj, stary, ja może się nie dostanę, jak tak dalej będzie. Czekaj. Ej, jestem na skraju tej mapy po prostu, jestem... Ledwo mnie widać. Jo, prawie mnie tam nie widać, spójrzcie, tutaj był Tojtek. Dobra, przygotowaliśmy na ostatniej mapie, tą na nową mapę, zakazaną, i spróbujemy... Rekord na niej będzie. Nie no, stary, ogólnie jest zakazana, ale my nie będziemy robić zakazanych trików, okej? Nie będzie zakazanych trików, pyk. Pięknie, pyk. Jestem błotnistym smokiem. Yo! To będzie chyba najszybsze przejście. No i... No już na pewno nie będzie najszybsze. Ja nie mogę. Ale nie wiem czemu, wydawało mi się, że tam nie byłem jeszcze na samym dole. W sensie nie wpadłem do tej wody, a to widzisz. Takie zdziwienie. Myślałem, że będzie najszybsze przejście, ale no niestety nie było nawet zwyczajne, normalne przejście. O, siema, co ty tutaj robisz? Knockout! Pyk. Buuu! Aha! Kurwy debel! Jeee! Dobra, teraz ja może. Pyk. O! Prawie mi wyszedł ten zakazany trik. O nie, tutaj już wszyscy bieg. O nie, stary, muszę biec. Dobra, chodźcie tutaj się zmierzyć. Przytrzymaj ich, ja już ich tam też biorę. Patrz, ale ich wziąłem. Siema, ej, puu. A, to nie, to nie ty. No tego jeszcze. Jeszcze tam, puu. Ej, co jest? Podwójny knockout. Rush Hour, czyli nasza nowa ulubiona, nowa mapa. I słuchajcie, widzowie, to wykręcimy na niej, jak myślisz, ile? Ja myślę, że z 25 minut. Stary, ja myślę, że 40 sekund. Co? 40 sekund? Nie, za słabo. Jaki jest rekord na tej mapie? Od dzisiaj jest nowy rekord. Wojtek 7 go ustanawia. W sumie, no widzę, możemy zrobić jakiś rekord świata na najnowszej mapie, bo ta mapa jest naprawdę nowa. Ale powiem ci szczerze, ja grałem na tej mapie dzisiaj z kilkoma osobami, które są uznawane za niby pro. I wykręciłeś 25 minut? Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że oni tak samo nie ogarniają tej mapy jak my, bo to jest nowa mapa. Tak! A wiesz, że ja ogarniam, bo grałem w tą mapę jeszcze zanim Stumble Guys było grą. Serio. Pamiętam, stary, w 1800 roku. Tak! W 1805 roku! Jak jeszcze pamiętam, kiedyś to było! Okej. Ale tutaj tramwaj aż leci, trochę się boję. O, ten tramwaj jest niebezpieczny, ponieważ ma kolce, dlatego trzeba na nie uważać. Puuu, ale pięknie. O nie! Ta, ten jest taki malutki tramwajik, taki naprawdę straszny tramwaj. Moment, gdzie są takie paczki niebieskie? Paczki niebieskie? Oj, chyba nie. Lecimy ewidentnie po te paczki niebieskie. Dobra. Weź, zaraz zobacz. Au! Dobra, żyję, ale oberwałem, nie? Ale oberwałem, stary. Ja się już tam, wiesz, martwić zacząłem, nie? Nie, los. Mamy dopiero 5 sekund gry, a jeszcze 25 minut. Tak, słuchajcie, w ogóle jeszcze się gra nie zaczęła. Ej, jak mnie przyspieszyło nagle w pewnym momencie. Pyk. Dobra, zaraz będą paczki, bo już widzisz, jest ten taki... Okay. Ściana poleciała. No, ściana już poleciała. Wow! Na pewno. No, na pewno. Dwie minuty? No to co? Rekordzik! No, mógłby być, stary rekord. Okej. Okay. O, jest paczka! Widzisz, to jest paczka, to po prawej mojej. Czekaj, bo ja tego nie widzę. O, lol! I co, można na to wskakiwać, czy nie? Stary, szczerze nie wiem. A, nie wskakiwałeś na to nigdy? Na pewno się może, na pewno, ale nigdy tego nie zrobiłem, bo się trochę cykałem, wiesz? Okej. Ej, dobrze mi idzie, stary, gdzie ty jesteś? A ty tam tak daleko, ojejku. Tak. Mam tą paczkę! Ty, nie wiem, czy na nią wskakiwać.
Ale ja nie testowa... O kurde, bo ja mam sam koniec już, ale muszę teraz ponadrabiać. Nie! Nie da się do tyłu skakać! Mogę na tą pakę. No i na flirflap flupie robimy zakazanego młota. Młota. Młota, ta, ta, ta. Młota, ta, ta, ta. Pu, 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 pu. Zirytowałeś. Gdzie ty tam tak z tyłu jesteś, gościu? Gdzie ty tam tak z tyłu jesteś? Gdzie ty tam tak z tyłu jesteś? A! A no to teraz jest zabawa w takim razie. Teraz to ty dopiero jesteś z tyłu, co nie? Jo! Jesteś na samym początku, co nie? No znaczy, to tak, ja jestem w tym miejscu, w no weź za pierwszym razem młot. Jest! Za pierwszym razem młot! Teraz popchnęło. A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Próbuję. O, widzę cię! Siema! Siema, 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 siema. Dobra, mordo, nie lecę na młot. Tak, ja też lecę od razu dalej, bo się trochę cykam. Ten młot to niby fajne, ale wiesz jak jest. O, ty! Nie! Co ty za emotkę dałeś? Nie wierzę. Ja nie mogę. Dobra, dobra, dobra. Spróbuj. Spróbujmy tutaj cały czas stać. Tu. Puu. Niech oni wszystkich spadną. O. Nie, za dużo ich. O nie, nie, nie. Po stary, nie dostaniemy się za chwilę. Nie dostaniemy się. Dobra, dobra, udało się. Okej, udało się, udało się. A widziałem to. Puu. A ty. Widziałem, jak próbowałeś mnie złapać. Okej, 12-16, więc zaraz kończy się gierka i lecimy do kolejnej. A w kolejnej już te tutaj boty nie będą miały tak łatwo. I mamy to! Przechodzimy do półfinału i znowu na finale, widzowie, przygotowałem nową mapkę, ponieważ chcemy w nią koksić. Chcemy sprawdzić, czy jest stoper na tej mapie, co nie? Ale na początku lava rush. Uhu. Co? Jak myślisz? Myślisz, że te bociki tutaj dadzą radę? Totalnie szczerze, no. Jestem giga ciekaw, jaki jest stoper na tej mapie. Bo musi być, no na każdej. Ale pytanie, czy jak to jest 6 minut, czy jest coś innego? Ja myślę, że z jakichś 25 minut przynajmniej, tak może być. Nie, no to wiadomo, na pewno tak zrobimy. Ale dla innych ludzi, czy stoper jest inny? Bo dla nas to pewnie nie ma żadnego. Dla nas nie ma, widzowie. W ogóle napisaliśmy do twórców gry i powiedzieliśmy tak. Gramy tak... O nie, tam się nie dobrze skoczyć, jak jest ta lawa. Gramy tak długo na mapie Blockdash, że wyłączcie dla nas stoper. I oni powiedzieli, no dobra, i gramy, i możemy grać przez 25 minut, nie? Stary. Tak, oni powiedzieli, minimum. Dobra, innym wyłączamy. Znaczy, włączamy stoper. Ale wy sobie... chłopaki pograj. Tak, no, tak, wy sobie gracie bez stopera i tylko wiecie, utrzymać 25 minut to coś innego, co nie? Jest ciężej, jest ciężej, znacznie ciężej. I co, widzowie? Myślę, czy przejść sobie na mapę. Myślę nie, na metę. Puuu! Ej, co? Co? Ej, stary, czemu? Stary, gdzie jestem? Masz co? Mordo, lecisz. Gdzie ja jestem? Dobra, biegnę. Stary, dawaj, dobra, dawaj, dam radę, no. na luzie, już jestem praktycznie. Ta. Po prostu, widzowie, mały problemik się tutaj zrobił. Dobra, i jesteśmy! Puuu! I ciekaw jestem, czy zaraz czasem nie będzie stopera, co nie? Bo tak myślę, że na styk to było. O, serio, ja myślałem, że to w ogóle... No, że nie zdążysz. Ale spójrz, nie, póki co jeszcze biegną. Może zwiększyli stoper na tej mapie. Ej! Tak. Popper! Dawaj, popper! Biegniesz, popper! Rush hour, na tej mapie mamy prohibido emotki. Nigdy nie używaj emotek na mapie rush hour, ponieważ jest teoria, że twórcy gry nie chcą, żebyś używał na tej mapie emotek i po prostu banują cię, jeśli ich użyjesz. Tak, mieliśmy już taką sytuację, że zrobiliśmy emotki i wtedy jeden z nas wylatuje na przykład z gry. A najlepsze jest to, że druga osoba, w sensie ta, która niby wyleciała, ona dalej gra, czyli... Ja u siebie nie wiem, że jak to działa. Gram, a u ciebie na przykład odpadłem. No. Tak, no na przykład wyobraźcie sobie, że teraz patrzę na Abrę, a on nagle wskakuje na dół, do voidu, co nie? I ale co wtedy? Ale normalnie teraz działa, nie? Ja sobie tutaj chilluję. Tak, teraz sobie biegasz, ale czasami jest taki błąd właśnie, że pokazuje mi animację, jak wskakujesz do voida i wygrywam. A ty w tym samym momencie biegasz sobie dalej. Tak, chodzi wtedy, no. Totalnie. Bardzo dziwny błąd i podobno jest teoria, że to przez emotki. Zobaczymy, czy tak jest, teraz nie będziemy korzystać z emotek. I jeżeli nas tak zbanuje, to po prostu zobaczymy. Okej, czy ty dostałeś bana? Nie, bo tak stałeś w miejscu. O! Stary! Biegniesz dalej? Mordo, se biegnę. Ahaha, stary, a ja pokazało mi, że wypadłeś. Pokazało mi, że wygrałem grę, stary. Pokazywało mi, że wypadłeś.
Ty dalej biegniesz? No stary, ja sobie normalnie teraz chilluję. Ej, dobra, czyli widzowie, ta gra jest jeszcze zepsuta. Widzowie, dostaliśmy bana, ale postanowiliśmy przetestować, czy jeżeli będą 32 osoby na tej mapie, to czy dalej będzie taki błąd, co nie? Wow. Tutaj to ogólnie ja naprawdę mam giga źle, bo ci ludzie przeszkadzają strasznie. Tak, no, bardzo przeszkadzają, stary. Ja ledwo tutaj daję radę między nimi tutaj lawirować, ale nie używaj emotek, nie używaj emotek. Chociaż wcześniej też nie używaliśmy emotek, a mimo tego jakby zbanowała cię gra. O, stary, u mnie ciebie na przykład nie ma. Teraz? Nie ma, serio, odpadłeś. Odpadłem? Ale zobacz, jak długo ja u ciebie będę. Stary, no ja sobie normalnie z tobą biegam. Co jest gra? Naprawdę stary, u ciebie odpadłem? Poczekaj, ja zaraz wygram, ci powiem, kiedy wygrałem. Czekaj, ja biegnę jeszcze do ciebie. Ja podchodzę do twojego autka, stary. O, stary. O, wygrałem teraz. Co? No naprawdę, koniec rundy. Ja jestem obok ciebie w tej samej rundzie. Nie, dobra, czekaj, patrzymy na Averelele. Co się dzieje? Ej, naprawdę, ja jestem w lobby teraz, stary, normalnie. Nie, naprawdę? No naprawdę, no, jestem sobie, stary, kręcę z szczęśliwym spinem. A ja przeszedłem właśnie i wygrałem. Ty po prostu stanąłeś w miejscu nagle, stanąłeś w miejscu. Ta nowa mapa jest zepsuta, widzowie. Wydaje mi się, że twórcy gry coś mogli zepsuć. Więc zagrajmy sobie na mapie, która jest pełni sprawna. Widzowie, okej, przygotowałem takie mapy, które działają. I ostatnia, finałowa, będzie najlepsza, ponieważ podobno pisaliście mi na dole w komentarzach, że mapa Block Dash został na niej usunięty stoper, a przynajmniej wydłużony do ponad 8 minut. I chciałbym to przetestować. Dlatego zobaczymy, czy faktycznie stoper jest na mapie Block Dash przedłużony albo wyłączony. Kto wie, tak mi pisaliście, więc mega dobre, zobaczymy. Kilka razy wprowadzaliśmy do tych stoperów i faktycznie one były za krótkie. Ej, stary, przez podłogę przeskoczyłem. I ja nie wiem, co się dzieje z tym, normalnie z tą grą, nie? Wydaje mi się, że psujemy chyba tą grę. O! Nie wyrzuca, co się dzieje? Ała. Ej, dobra, ale serio, sami widzieliście, widzowie, że ja przez ziemię po prostu wyleciałem. I nie wiem, co dalej. Okej, co ty zrobisz? Puuu! Ej, we dwóch się trzymamy? O nie! Oh, yeah. Nara! Okej, to ja teraz zrobię taki zakazany trik. Pum! No i co? Jak myślicie, jaka będzie druga mapa? Druga mapa będzie taka sama jak wcześniej, ponieważ chcemy wyrzucić jak największą ilość botów. Tak, nie chcemy tutaj botów, ponieważ ostatnia mapa jest to Block Dash. Ej, ej, ej! Ej! Mega śmieszne, mega śmieszne. Aż po prostu koń by się uśmiał. Czy to jak oni tam gadają? Dobra, stary, musimy zrobić ten tutaj zakazany trik. Musimy tutaj wskoczyć. Pyk. Okej. I teraz ja na ciebie wskakuję, patrz na to. Pyk. Aj! Aj! Aj, dobra, jeszcze raz. Pyk. Pyk. Aaaa! Dobra, spokojnie. Jest dobrze. Okej, i teraz patrz to. Pyk. Pyk. Nie! Już prawie. Uwaga. Pyk. Pyk. Jest! Jestem tu! Widzowie! Ja to co? Ale zakazane triki! A what? Wow. Co? Prawie zostałem rzucony na ten. Jakby. Jak to się nazywa? Na ten wulkan na górze. To było dziwne, jakbym się tam dostał, stary. Chyba pierwszą byłbym osobą, która by się dostała tam, ale od razu dostałem po prostu, wiesz, kika. Od razu mnie wyrzuciło, więc się chyba nie da. Bananowany. Puuu, pięknie się dostałem. O, kogo my tu mamy? Mamy jakiegoś ziomeczka, który się tutaj próbuje dostać. Dobra, ja już dobiegam do mety powoli. Zaraz będziemy. Tak, stoper właśnie tutaj jest dosyć mocny, więc trzeba uważać. Oj, a ja sobie wejdę tutaj tą drugą stroną. Nie idę na metę. O, a ty co tam robisz? Dobra, idę po ciebie. Puuu. Ej, wyrzuciłem ci poza mapę. Widziałeś? O kurde. Dobra, czekaj, czy ktoś się tutaj w ogóle dostanie? Ej, ten ziomek cały czas próbuje się tutaj dostać, ale coś mu nie wychodzi, co jest? Nie w tą stronę! Trzymam kciuki. No i chyba, o, koniec rundy, stary. We dwóch zostaliśmy, czy to nie jest piękne? Mamy Block Dash we dwóch. I teraz, widzowie, ja włączam stoper i normalnie będziemy liczyć sobie stoper. Block Dash we dwóch, więc to mi się podoba. Ps, mamy stoper przygotowany, tak, stoper. I będziemy sobie liczyć czas. Jak długo gramy, czy 2-1? Start! Okej, stoper wystartował i pum! Wow, pierwszy zakazany trik, stary. Pierwszy zakazany trik to skok przez ścianę. Super. Opa! O! O!
przeniknąłem, let's go! Ja też przeniknąłem, tak, to było mega dziwne. A razem w życiu może. Okej, okay. Pyk. Nie, dobra, teraz nie robię, bo jestem za blisko tej dziury tutaj. Jeszcze bym przeskoczył nad tą dziurą, więc nie chciałbym tego zrobić, okej. Okay. O, olot stary, olot stary, dobra. Nie. Yo! Yo! Zapomniałem, że podmieniłem emot. Ty uważaj, naprawdę, bo to mogą być przypały. Oj, 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 czekaj. A, myślałem, że będzie drugi raz to samo, ale niestety nie ten raz. Oj, teraz mamy. Dobra, ja się nie ruszam. Ha! Dobra, jeszcze nie ruszam. 44 sekundy już mamy. Jeszcze, w sumie zaraz będzie minuta. A jak minie minuta, to jeszcze zostanie ile? 7 minut, ponieważ podobno nowy stoper jest na 8 minutach. Zobaczymy, czy ale tak, czy to prawda. Dla nas został odblokowany mnożnik i możemy 25. Tak, no my możemy ogólnie 50 minut nawet, ale zobaczymy, ile nam się uda wytrzymać, co nie? Dobra, minuta minęła, więc zaczynamy teraz prawdziwe problemy, problemy, kłopoty, ohoho! Dobra, dostałeś się, dostałeś się. Yo! Ja też się dostałem i chwila przerwy teraz. Uff. Żyje, dobrze, żyje. Dobra, masz dobrze. Pana. Oj, oj, oj. Trzeba, na to trzeba uważać, bo to jest takie zdradliwe. Dobra, ja pierwszy idę. Pyk. Tak, tak, tak. Dasz radę? Okej, okay, dałeś radę. Jest git i teraz wjazd. O ty! Nie rób takich zakazanych trików, bo cię zaraz na lasery wywali i co? I nie będzie rekordu 8 minut. Na lasery to jedno, ale dostać bana to drugie. No tak, tak, ale faktycznie możesz dostać bana. Ja teraz, o, znowu pierwszy lecę. Hop. Wiesz co, ja zawsze na początku się zatrzymuję na tym pierwszym schodku, bo jak się zatrzymasz, to nawet jak się przez chwilę zlaguje. O, nie, 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 nie. Dobra, już mam lipę, dobra, to w takim razie. Pyk, pyk. Jest! Zakazany trik, zakazany trik. Wuuu. O nie. O kurde. O nie. Wow, Lost Temple. Ej, zakazany, zaginiony Lost Temple. I teraz będę chciał tutaj spróbować zrobić trika, który jest też zakazany i przez który można dostać banę. Banana. Aha, aha, aha. Eś, eś. Okej, okay. I teraz uwaga. Pyk. Okej, okay. Uwaga. Uwaga. Wow! Wow! Prawie byłem na górze. Ty, a jak cię uderza banan, to musisz wcisnąć jakby spację? Nie, właśnie to jest najlepsze w tym triku, że nie. Że nie musisz, stary. Okej, okej. Okay, okay. Rozwala cię. Aj, no teraz tutaj. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. No kurczę, te boty mi zabierają te banany. Pyk, okej. Okay. No nie, no naprawdę oni zabierają banany. No naprawdę zabierają banany, nie mogę z nich, nie mogę z nich. Dobra. Ja ci będę też rzucał. No, aj. O, dobra, dobra, spróbuję na tym, spróbuję na tym, czekaj. Nie, nie. Dobra. Ej, dobra, kolejnego ci daję. Myślałem, że tam się uda, dobra, dobra, idę, idę, idę. Wpadł do backroomsów. Wpadł do backroomsów, dobra, jeszcze raz spróbuj. Masz. Ej, kolejny wpadł. O! Zadziałał. Yes! 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 Widzowie! Co jest grane? Ej, dobre, gdzie ja byłem, widzowie? Co? Odblokowałem nowe miejsce, w którym jeszcze nigdy wcześniej nie byłem. Fajnie, fajnie. Ej, to było mocarne. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Puuu! I słuchajcie, teraz trzeba dostać się na koniec, ponieważ już sporo osób tutaj leci. I ja bym nie chciał. Pa, pum. O! Pięknie, 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 więc jest dobrze. Eś, eś, przeskoczyłem. Bo ty nie jesteś. Świetnie, udało nam się zakwalifikować, mimo że zrobiliśmy jeden z najgorszych trików, w sensie najgorszych pod względem wykonania, bo trochę trudno to zrobić, co nie, mi się wydaje. Nie, serio, to nie jest na pewno łatwy trik, no. Tak, no jeden z najtrudniejszych, tak mi się wydaje, więc przetestujcie, widzowie, czy sami zrobicie taki trik, czy uda wam się wskoczyć na tamtą wieżę. Tam jest też trochę szczęścia potrzeba, żeby was dobrze wybiło i generalnie wiecie, o co chodzi. Eś, i lecimy w takim razie. Eś, eś, i szybko. I teraz tyś, tyś, tyś. Nie! A co? Sam widziałeś, że mnie normalnie pot zmiażdżyło, pot. Pek, pek, pięknie. I teraz tu. Eś, 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 eś. Co, co? Lecisz jak szef teraz. Co, co? Ale mi się tam nie uda. O! Udało mi się, widzowie. To jest po prostu zakazane triki non-stop robimy. Nie, dobra, trzeba lecieć, ponieważ tutaj już widzę, że się ludzie zaraz będą kwalifikować i my dostaniemy bana, jak tak będzie dalej. Okej, okay, lecę, lecę. Żółty oczywiście, ponieważ to jest najlepsza dziura. No nie, dostałem czerwone autko. Które to jest? No stary, no powiedziałeś, że najlepsza dziura, no to twoja wina, nie? A czerwone to jest najgorsze? No
najwolniejsze. Nie wiem, stary, ja zawsze dostawałem, jak wskakiwałem na tą po lewej właśnie czerwone. A potem nagle zaczynałem na prawe wskakiwać i było znacznie lepsze. Czerwone, bo robiliśmy trik z brzuszkiem. A no tak, tak, tak. A teraz już niestety jest zakazany trik z brzuszkiem. Oj, myślałem, że tam mi się uda wydostać. Uś! Okej. I słuchajcie, teraz, słuchajcie, robimy. O, nie, 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 nie. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, nie działa już ten trik chyba z podskakiwaniem, co nie? Nie działa, ale fajnie przetestować. Stary, jakby, ja nie wiem, czy on działa, no na moje już nie, ale to ma wersja, więc wszystko jest możliwe. Słuchajcie, mapa najnowsza nie działa w każdym razie, więc, więc kto wie. Ej? Nie, nie, nie działa. Jakbym był na brzuchu. Dobra, robimy teraz też full skupienie, level milion i tutaj robimy zakazany stoper 6-minutowy. A ciekawe, czy traders zwiększyli stoper, co nie? Ej, stary, nie wiem, czy musieli, skoro i tak nikt prawdopodobnie tak, tak realnie bez cheatów nie dochodził. Ja raz widziałem właśnie gostka, któremu udało się 6 minut i go wywaliło, więc ciekawe jestem, czy teraz... Skoro wydłużyli block dash, teoretycznie, my tego jeszcze nie sprawdziliśmy, to czy udało się też przedłużyć tą mapę? To by trzeba było sprawdzić na jakichś odcinkach. Ale z drugiej strony mówię ci, ja raz na odcinku miałem stoper tutaj po 2 minutach, więc może to jest zbagowane, może to są różne długości. Może to było wtedy, kiedy twórcy gry postanowili dodać nową mapę. Haha! I ją zepsuć przy okazji. Okej, okay, pyk. Okej, okay, jest git, jest git. A typu! Ale go zrzuciłem! Dzik został zrzucony, widzowie. Dzik został zrzucony. Pyk. Ale ładnie, dobra, dobra. No i teraz git. Teraz git, laser tracer robimy 5-minutowe minimum. Może nie będzie stopera na 6 minutach, ale przynajmniej jak będzie 5 minut, to też będzie dobrze, co nie? No, 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 no dobrze, no nie, dobrze. No 5 minut to będzie wynik, że nie będzie żenady, prawda? Już nie będzie no właśnie. Mrozi. Tak, tak, bo jakby były 4 minuty, no to stary, ja bym się zawiódł. Wow, wow, co ja zrobiłem? Skok na brzuszku normalnie, pyk, pyk, okej. Okay. Teraz to, to, jest dobrze, ej, ojejku, ile tam jest tych czerwonych laserów, eś, eś. Oj, obaj tutaj sobie przyszliśmy. Jest bardzo dobre, bardzo dobre Pico z Los Laseros. Edumazemo nami, nami, nasita. Salsa, salsa. Jak to było dalej, nie pamiętam. Coś tam, coś tam. Okej, okay, okej. Okay. Nie jestem dobrym śpiewakiem. Jest dobry laser, ty! Jest bardzo dobry! Mam wrażenie, że wszystko mi się układa tak idealnie w tym laserze. Też tak masz? Normalnie. To jest każdy skok. Naprawdę fajny, no jest naprawdę gitowa. Naprawdę gitowa, ej no nie wiem, stary, ile my już to robimy, ile my to ciśniemy. Nie są ze 3 minuty, no to ja nie wiem. Tak, tak, ej, dawaj, robimy stoper na laserach. Ojejku, teraz... O! Dobra, ale było mega długo, widzowie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.